Witajcie na kanale Retro Przyczepa, na którym wyremontowałem i modernizuję 31-letnią przyczepę Swift Corniche 91 roku. Dzisiaj poruszę temat, który nurtował mnie od jakiegoś czasu i zainteresuje na pewno wszystkich tych, którzy posiadają też taką starą przyczepę lub budują vana lub mają już jakikolwiek motorhome czy przyczepę z niedziałającą lodówką. Także jakiś czas temu postanowiłem, że wywalę starą lodówkę z przyczepy z różnych przyczyn. No, była to lodówka absorpcyjna, taka na gaz i na prąd, no ale była już w bardzo kiepskim stanie, z tyłu taka zardzewiała i no nie za bardzo ufałem, czy ona będzie działać i czy przede wszystkim będzie bezpieczna. Rozglądałem się za różnymi innymi rozwiązaniami i chciałem kupić podobną lodówkę absorpcyjną, taką dedykowaną do przyczep czy do campervanów. No, są one stosunkowo drogie. Zainteresowałem się więc tematem normalnej domowej lodówki. No, przeszukałem wiele źródeł i zobaczyłem, że niektórzy używają właśnie takich lodówek domowych albo nawet zamrażalników i jako się tam przerabiają sprytnie jakimś termostatem i zewnętrznym takim regulatorem, no sprawdza się to nieźle. Ja postawiłem na lodówkę domową, taką podblatową, która ma 65 litrów i zaraz Wam pokażę, co z nią zrobiłem, jak to wszystko zrobiłem i ogólnie jak to działa. Główną sprawą, którą ja się kierowałem, albo takim czynnikiem, który mnie bardzo interesował, to był pobór prądu. Stając na kempingu nie mam z tym problemu, dlatego że podłączam się do gridu i jest święty spokój, że tak powiem, ta lodówka może sobie chodzić cały czas. Ale wielu z Was na pewno się zastanawia, ile taka lodówka ciągnie prądu i dzisiaj dokładnie Wam to zaprezentuję. Także, żebyście wiedzieli wszystkie jakby za i przeciw tego, czy ta lodówka sprawdzi się u Was w Waszym przypadku. To jest właśnie ta lodówka. Tutaj ona idealnie się wpasowała do tej, kurczę, aktualnej zabudowy w przyczepie. Ja tu oczywiście sobie odkleiłem, marka mało może ważna, Russell Hobbs. No i proszę bardzo, otwieramy. W środku mniej więcej to wygląda tak, tutaj jest taki mini zamrażalnik, jakieś tam półeczki, tutaj jakieś tam bzdury na mleko i inne tam tematy. No i tutaj taki bardzo prosty regulator mocy tej lodówki. No, jeszcze jedna ważna taka rzecz dla wszystkich użytkowników, że póki co przy każdej jeździe ani razu ta lodówka się nam nie otworzyła, także albo po prostu te magnesy tutaj są takie solidne, albo po prostu mieliśmy szczęście. Drzwi można odwrócić na prawe lub lewe i tutaj też zostawiłem właśnie specjalnie to tak wypuszczone, żeby tu w razie czego jakiś taki cyngiel zrobić, gdyby po prostu ta lodówka postanowiła się otwierać sama w czasie jazdy. Ciężkim tematem jest to, że nie ma tutaj światełka w środku. No, niektórzy powiedzą, że to zaleta, niektórzy powiedzą, że to wada. Aczkolwiek w nocy jakakolwiek dioda tutaj w przyczepie to świeci, kurczę, jak słońce w dzień. Także naprawdę, gdybym otworzył tą przyczepę w środku nocy, to byłoby w przyczepie bardzo jasno. No i teraz kwestia tego typu. Ta lodówka jest zasilana 230. W przyczepie mamy tylko dostępne 12 V. Także wcześniej już zakupiłem przetwornicę i mam założony solar na dachu. On dzisiaj tutaj się za bardzo nie sprawuje, bo daje tylko 1 amper mocy, jakby ładuje 1 amperem, no ale też pogoda jest taka średnia. Ale teraz pokażę Wam ogólnie, jak działa ta lodówka i ile prądu ciągnie. No i teraz tak, lodówka jest zasilana prądem 230 V, takim jak w normalnym gniazdku domowym. No i w przyczepie mamy 12, czy w kamperach też pewnie 12 albo 24. No i teraz, żeby ją zasilić, potrzebna jest nam przetwornica. Ja już wcześniej ją kupiłem. Jest to przetwornica Greensel. 500 mocy ciągłej i 1000 szczytowej. Teraz pokażę Wam, jak w praktyce wygląda odpalanie tej lodówki, jak szybko ona chłodzi, no i ile przede wszystkim prądu pobiera. Ustawienia tego termostatu mam na max, a nawet więcej niż max. W tej chwili lodówka w środku ma około 18 stopni.
No i teraz jest godzina, słuchajcie, w 10:30. Zobaczymy, jak szybko się nam to schłodzi. Do tej baterii litowej dorobiłem się już takiego sprytniejszego BMS-u, który aktualnie mi pokazuje tam naładowanie pojedynczych celi i jakby pobór chwilowy prądu i w watach, i w amperach. Także widzicie poziom naładowania 97%, widzicie napięcie na akumulatorze. No i teraz podłączę tą lodówkę. W tej chwili mam włączone tylko światła, także on tam trochę ponad 20 W pobierają. No i zobaczycie, jak startuje lodówka, ogólnie jak rakieta, i zobaczycie po chwili, jaki jest pobór prądu. Uwaga, włączam. No i jak sami widzicie, lodówka startuje jak rakieta, kurczę, ponad 500 W poboru i 40 amperów, no jest to wszystko chwilowe, także za chwilę to się ustabilizuje. I po chwili możecie zobaczyć normalny tryb pracy tej lodówki. Pobiera ona około 50 W i około 4 amperów. No i tak sobie teraz będzie ten kompresor pyrkał. No i za jakiś czas zobaczymy, na ile się schłodzi. Słuchajcie, jeszcze taka jedna kwestia przyszła mi do głowy. No po pierwsze, przetwornica musi być pełen sinus. Także taka przetwornica, która robi taki sam prąd, jak mamy w domu. I teraz kolejną rzeczą, już zauważyliście, że pobór lodówki na początku jest bardzo duży, startuje jak rakieta, także proponowałbym wziąć większą przetwornicę. Ja miałem szczęście i akurat na tej przetwornicy, którą ja mam, 500 mocy ciągłej i 1000 chwilowej, ta lodówka startuje i działa, ale no, proponowałbym na zapas wziąć po prostu może 1000 mocy ciągłej, a 2000 chwilowej, dlatego że jeżeli podłączycie jeszcze dodatkowo jakieś inne źródła takiego poboru 230, no to po prostu ta przetwornica może nie dać rady. Także proponowałbym też o tym pomyśleć. Tak, gdyby lodóweczka pobierała cały czas 4 ampery, no to nie byłoby tak źle. No tutaj w tej chwili solar ładuje 1,9, także 160 W solar kompensowałby przy takiej średniej pogodzie połowę zużycia w każdej godzinie tej lodówki. Czyli teraz tak po chłopsku, jeżeli mam akumulator, który ma 100 amperogodzin pojemności, teoretycznie mógłby on zasilać tą lodówkę przez około 25 godzin. Oczywiście większa bateria starczy po prostu na dłużej i ta lodówka mogłaby sobie dłużej chodzić. Niektórzy mają o wiele większe panele solarne na dachu, które dają o wiele więcej tego ładowania, więc możecie sobie analogicznie to policzyć czy przemyśleć i zobaczyć, czy u Was się to sprawdzi. No i dobra, zobaczcie, pogasiłem wszystkie światła i wychodzi na to, że ta lodówka, teraz tak jak chodzi sobie ten kompresor, pobiera około 60 W i tam 4,5 Ampera. Także na mojej baterii powinna spokojnie około 20-22 godzin przetrwać. Też ten BMS nie pokazuje aktualnego ładowania akumulatora, pokazuje tylko rozładowanie, ale zauważyłem, że w momencie, kiedy uruchamia się solar, no to te liczby, że tak powiem, się redukują. Także z 60 W spadło teraz tam 45, no i pobór też jest odpowiednio mniejszy, około 3 ampery, a wynika to z tego, że w tej chwili przy takim beznadziejnym nasłonecznieniu solar ładuje około 1 amper. No minęło jakieś pół godziny, jak widzicie tutaj za dużo z tej baterii nie zleciało. Solar cały czas ładuje około 1 ampera. Ale my zobaczymy, jaka temperatura jest w tej chwili w lodówce. Eno! 3,8, 4 stopnia. Także widzicie, lodówka naprawdę grzeje bardzo przyzwoicie. Jeszcze jakoś postaram się jedną ręką zmierzyć tutaj ten zamrażalnik. W zamrażalniku jest minus 20. Także naprawdę bardzo przyzwoicie. Minus 23. No i dobra, nie ma co tutaj się więcej rozwodzić. Jak widzicie, lodówka elegancko działa na przetwornicy z baterii, wspomagana solarem, chłodzi elegancko. Widzicie, jaki tam pobór jest tego prądu. Każdy może sobie łatwo obliczyć. No i co? Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie tam łapki w górę.
jakieś tam komentarze, nie wiecie co napisać, to po prostu napiszcie sekrety przyczepy i do zobaczenia. Cześć!